Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj tak się złożyło, że zostałam sama do prowadzenia tego webinaru. Także witam Państwa bardzo serdecznie, zarówno w imieniu swoim, jak i Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które jest organizatorem tego spotkania. Ja może tylko dołączę tę transmisję tutaj do tego wydarzenia na Facebooku, żeby wszystkie osoby, które kliknęły, że wezmą w nim udział, rzeczywiście widziały, że to wydarzenie się rozpoczęło. Też przepraszam Państwa za to delikatne opóźnienie, ale mieliśmy tutaj problemy techniczne wyjątkowo z połączeniem, więc zaczynamy z lekkim poślizgiem i też tutaj muszę usprawiedliwić swojego wspólnika, mecenasa Zorskiego, którego dzisiaj z nami nie będzie, ponieważ tak się złożyło, że ma chore dziecko, którego ja jakby jestem matką, natomiast on został razem z nim. No ale myślę, że poradzimy sobie tutaj wspólnie razem z Państwem. Może umówmy się tak, że ja na początku opowiem Państwu o założeniach i o takich wytycznych, które Państwa czekają, w szczególności właśnie tych kredytobiorców z Getin Noble Bank, a potem będziecie Państwo zadawać swoje pytania. Natomiast, żeby też nie było wątpliwości, jeżeli Państwo macie już proces w toku i macie tam w tym procesie swojego pełnomocnika, to najlepiej pytania szczegółowe dotyczące swojej sprawy i swojej sytuacji faktycznej, takiej indywidualnej, zadawać pełnomocnikowi. Natomiast na tyle, ile ja będę w stanie Państwu pomóc, nie znając akt sprawy i dokładnie Państwa sytuacji, to będę starała się jak najbardziej odpowiadać na Państwa pytania. Także zacznijmy. Tak jak już było zapowiadane, ten webinar dotyczy no przede wszystkim tak, kredytobiorców z Getin Noble Bank, nie tylko osób, które mają tam kredyt hipoteczny powiązany z kursem franka szwajcarskiego, ale też z kursem dolara, jena, euro, bo i takie kredyty się zdarzały. Czasami były sytuacje, gdzie te kredyty były przywalutowane, więc w takich przypadkach najlepiej ustalić, który bank jest teraz dysponentem Państwa kredytu, czy ten kredyt został w Getin Noble Bank i ta cała procedura, o której dzisiaj będziemy Państwu opowiadać, Państwa dotyczy, czy być może ten kredyt został przeniesiony do Velobanku na skutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, no i wówczas ta procedura Państwa nie będzie obowiązywać. Natomiast, żeby to ustalić w przypadku takich kredytów, powiedzmy spornych, trzeba się zwrócić zarówno do jednego, jak i do drugiego banku. Natomiast ten webinar, który został zorganizowany tak dość szybko, no ale też sytuacja wymaga od nas bardzo szybkiego i aktywnego działania, wynika z tego, że w dniu wczorajszym, czyli 20 lipca 2023 roku, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy obwieścił tak, postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank. Dla osób, które są zainteresowane tematem, które mają kredyty w tym banku, no nie powinno być to zaskoczenie. Ja przyznam szczerze, że tej decyzji raczej spodziewałam się nawet do końca czerwca. Niewiele się pomyliłam. Dużo osób twierdziło, że jeszcze przyjdzie nam na tę decyzję kilka miesięcy poczekać. Natomiast ona została ogłoszona w dniu wczorajszym, czyli jeszcze raz powiem, 20 lipca. Dlaczego mówię o tej dacie? Ponieważ ta data będzie istotna przy podejmowaniu przez Państwa działań związanych właśnie z ogłoszeniem tej upadłości. Przede wszystkim, co musicie Państwo zrobić w związku z tym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank? Możemy tutaj Państwa podzielić na osoby, które już podjęły jakiekolwiek działania względem tego banku, czyli mają już proces w toku, względnie wysyłały wcześniej wezwania do zapłaty oświadczenia o potrąceniu, ale możemy też tutaj wyodrębnić grupę osób i niestety według mnie ta grupa jest bardzo duża, które to osoby w ogóle nie podjęły żadnych działań i dopiero w związku z ogłoszeniem tej upadłości Getin Noble Bank zainteresowały się swoją sytuacją. Także te osoby mają naprawdę bardzo, bardzo niewiele czasu, aby zabezpieczyć należycie swoje interesy właśnie w relacji z bankiem. I tak, jeżeli chodzi o to, co musicie Państwo teraz zrobić, i macie na to 30 dni od dnia wczorajszego, czyli de facto do 19 sierpnia 2023 roku, to musicie zgłosić wierzytelność
względem Getin Noble Bank. Problem też polega na tym, że zgłoszenie tej wierzytelności odbywa się wyłącznie przez system elektroniczny. Ten system nazywa się Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ja Państwu może tutaj po tym webinarze wstawię link, ale ci z Państwa, którzy są zainteresowani, na pewno już do tego systemu dotarli. I takie zgłoszenie wierzytelności odbywa się właśnie wyłącznie za pomocą tego systemu teleinformatycznego. Nie możecie Państwo zrobić tego w formie papierowej. Dla osób starszych albo dla osób, które na co dzień nie obcują z komputerem, wydaje się, że to będzie dość duże wyzwanie, natomiast w takiej sytuacji musicie Państwo poprosić o pomoc, czy swojego pełnomocnika, czy osobę z rodziny, znajomych, którzy, mówiąc najprościej, umieją obsługiwać komputer i będą w stanie obsłużyć ten system, aby Państwu pomóc zgłosić tę wierzytelność, bo nie możecie tego zrobić w formie papierowej. Także mamy punkt pierwszy, obowiązkowo zgłoszenie wierzytelności. Dlaczego to jest tak ważne? Jeżeli Państwo nie zgłosicie swojej wierzytelności względem Getin Noble Bank, a macie na przykład już proces w toku, albo zakładacie, że za jakiś czas zdecydujecie się pozwać bank o ustalenie nieważności swojej umowy kredytu, i jeżeli Państwo taki proces wygracie, a przy aktualnym orzecznictwie no nie ulega wątpliwości, że Państwa szanse na wygranie tego procesu są bardzo, bardzo wysokie. Nie mówię tutaj o takich kredytach stricte przedsiębiorczych, gdzie te szanse są niższe, natomiast mówię tutaj o klasycznym kredycie konsumenckim i wykorzystanym na cele własne mieszkaniowe. Jeżeli Państwo tej wierzytelności nie zgłosicie, a wygracie proces, to może mieć miejsce taka sytuacja, w której bank nie rozliczy się z Państwem, ponieważ bank, niestety taka jest rzeczywistość, nie musi Państwu oddać żadnych pieniędzy. Nie można względem tego banku prowadzić postępowania egzekucyjnego, zarówno w trakcie restrukturyzacji, którą mieliśmy dotychczas, a także aktualnie podczas postępowania upadłościowego. Także wygrywacie Państwo sprawę, bank się z Państwem nie rozlicza, z tych wszystkich środków, które wpłaciliście Państwo do banku, czyli mam na myśli raty kapitałowo-odsetkowe, mam na myśli opłaty, prowizje, ubezpieczenia, a syndyk przychodzi i mówi: oddaj kwotę kapitału. Przykładowo wzięliście Państwo kredyt na 300 tysięcy złotych i syndyk przyjdzie, nie mówię, że tak na pewno będzie, bo jeszcze nie wiadomo, w którym kierunku swoje działania będzie podejmował syndyk Kubiczek, to jest na marginesie, wskaże syndyk, który odpowiada również za postępowanie upadłościowe Idea Bank, które trwa już aktualnie prawie 2 lata, w sierpniu będzie 2 lata, natomiast syndyk może w takiej sytuacji wygrania przez Państwa procesu przyjść i powiedzieć, żeby Państwo zwrócili kwotę kapitału i będzie miał niestety do tego prawo. W związku z tym to zgłoszenie wierzytelności jest dla Państwa niezwykle, niezwykle istotne i może zaważyć potem na rozliczeniu Państwa procesu z bankiem. Mówiłam Państwu, że to odbywa się przez system elektroniczny i drugi ważny aspekt związany z tym zgłoszeniem wierzytelności, może też powiem, co to jest ta wierzytelność, bo dla wielu z Państwa może być to takie stwierdzenie enigmatyczne, tak? Co jest moją wierzytelnością względem Getin Noble Bank, to są niewątpliwie wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe, które Państwo zapłaciliście, więc jeżeli Państwo składaliście pozew już przeciwko temu bankowi, no to powinniście mieć zestawienie wszystkich wpłat do tego banku. Plus trzeba zorganizować te wszystkie spłaty, których dokonaliście Państwo w tak zwanym międzyczasie, czyli powiedzmy od złożenia pozwu do momentu zgłaszania wierzytelności. Natomiast no, musicie Państwo wyliczyć, ile globalnie wpłaciliście Państwo do tego banku. I to jest właśnie Państwa wierzytelność względem tego banku, Getin Noble Bank, którą wpisujecie i zgłaszacie Państwo właśnie w tym systemie teleinformatycznym. Ja może po webinarze w ciągu kilku dni postaram się Państwu wysłać taką instrukcję z print screenami, gdzie konkretnie należy klikać w tym systemie, bo też klienci donoszą mi, że jest z tym problem. Też musicie Państwo mieć świadomość, że no ten system, jak de facto każdy system sądowy, jest ułomny i on nie do końca jest przystosowany do takiej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli z upadłością bardzo, bardzo dużego banku,
który obsługiwał wielu klientów i ten portfel kredytów frankowych jest bardzo duży. Natomiast to, co jest niezwykle istotne razem ze zgłoszeniem tej wierzytelności względem tego banku, no to musicie Państwo sobie to dokładnie wyliczyć, tak? Ile realnie do banku wpłaciliście i razem ze zgłoszeniem wierzytelności musicie Państwo też zgłosić oświadczenie o potrąceniu. I to oświadczenie o potrąceniu, tu musicie się Państwo bardzo skupić, jest niezwykle istotnym elementem zgłoszenia wierzytelności, bo samo zgłoszenie wierzytelności niewiele Państwu da. Musicie też zgłosić właśnie oświadczenie, że potrącacie swoją wierzytelność względem tego banku, czyli przykładowo wzięliście ten kredyt na 300 tysięcy złotych, spłaciliście na dzisiaj 360 tysięcy złotych, zgłaszacie wierzytelność właśnie w wysokości 360 tysięcy złotych i jednocześnie oświadczacie, że potrącacie to właśnie z tą kwotą należną bankowi 300 tysięcy złotych tytułem wypłaconego kapitału. Ja tutaj też śledziłam komentarze przed tym wydarzeniem. Część z Państwa pytała o to, co jeżeli podnosicie zarzut przedawnienia roszczeń banku tego konkretnego o wypłatę kapitału. Ja tutaj zawsze powtarzałam i raczej nie wierzę w to, że polskie sądy będą zgadzały się i będą wydawały takie orzeczenia, a na pewno nie na masową skalę, w których będą wskazywały, że roszczenie banków o zwrot wypłaconego kapitału, w tym przypadku roszczenie Getinu, jest przedawnione. I jeżeli Państwo właśnie zgłosicie wierzytelność, nie zgłosicie tego oświadczenia o potrąceniu, w sytuacji niepodzielenia przez sąd Państwa zarzutu o przedawnieniu roszczenia banku o wypłatę kapitału, może się tak zdarzyć, że będziecie tutaj ofiarami tej sytuacji, o której powiedziałam na początku, czyli że syndyk będzie żądał od Państwa zwrotu wypłaconej kwoty kapitału, jeżeli ona właśnie skutecznie nie została potrącona. Co też jest dla Państwa ważne, w tym systemie nie ma takiej rubryki, w której możecie Państwo się domyślić, że tu trzeba wpisać swoje oświadczenie o potrąceniu. Tak jak powiedziałam, system jest ułomny, natomiast jest moment w tym systemie, w którym system prosi Państwa o dołączenie różnych dokumentów. Jeżeli na przykład właśnie ktoś jest reprezentowany przez pełnomocnika, to tam wpisuje się, wrzuca się po prostu do tego systemu pełnomocnictwo i to też jest moment, aby właśnie zgłosić i podłączyć to swoje oświadczenie o potrąceniu. To jest w punkcie dokładnie 7. Jak będziecie Państwo, wejdziecie sobie w ten system, najlepiej w ten system wejść przez profil zaufany, to tam w punkcie 7 są właśnie wskazane załączniki i można tam dodać pełnomocnictwo, można dodać potwierdzenia uiszczenia opłat sądowych, a w pierwszym punkcie jest dodaj inny dokument. I właśnie w tym miejscu trzeba wrzucić to oświadczenie o potrąceniu, czyli trzeba je najlepiej przygotować w programie Word albo nawet odręcznie napisać, podpisać i zgłosić do tego systemu. Co istotne, z reguły jest tak, że stroną umowy kredytu jest kilku kredytobiorców, rzadko jednak jest tak, że to był jeden kredytobiorca. I te wszystkie zasady obowiązują każdego kredytobiorcę osobno. Nie jest tak, że mąż zgłosi wierzytelność, to żona już nie musi, nawet jak mają wspólność małżeńską majątkową. Tutaj każdy kredytobiorca, niezależnie ilu tych kredytobiorców jest, musi to zrobić. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że którykolwiek z kredytobiorców nie żyje, to ten obowiązek spada na spadkobierców tego nieżyjącego już kredytobiorcy. Także też Państwo pilnujcie tego, żeby to wszyscy kredytobiorcy zgłosili wierzytelność przez właśnie ten system sądowy i dołączyli koniecznie to oświadczenie o potrąceniu, ponieważ no bardzo istotne jest to, że oświadczenie o potrąceniu można zgłosić równolegle ze zgłoszeniem wierzytelności. Jeżeli na przykład zapomnimy dołączyć tego dokumentu, no to potem będzie bardzo duży problem, albo no niektórzy teoretycy twierdzą, że to będzie już niewykonalne, aby ten błąd naprawić, czyli już nie będziemy mogli później zgłosić oświadczenia o potrąceniu, no, co de facto spowoduje, że staniemy w pewnym momencie przed taką sytuacją, że syndyk będzie żądał od nas zwrotu kapitału, jeżeli nasza umowa zostanie uznana za nieważną, a my nie będziemy mogli powołać się na to oświadczenie o potrąceniu, ponieważ nie załączyliśmy tego oświadczenia do systemu. I też musicie Państwo pamiętać,
pamiętać, że to, co jest w systemie, to jest, powiedzmy, obowiązujące. My się poruszamy w ramach tego zgłoszenia wierzytelności wyłącznie w tym systemie. Nie możemy dorzucać czegoś pocztą tradycyjną, wysyłać mailem. Po to jest ten system. I też kolejna moja uwaga. Mamy 30 dni na zgłoszenie tej wierzytelności i na podpięcie tamtego oświadczenia o potrąceniu. Dodatkowo podpinacie tam Państwo wszystkie potwierdzenia wpłat. Czyli właśnie to, co mówiłam, raty kapitałowo-odsetkowe. Macie zestawienie z banku, podłączacie zestawienie z banku. Macie wydruk z innego banku, z którego wynika, z tego wydruku wynika, że właśnie z tego innego banku szły przelewy na spłatę raty tego kredytu, też to podłączacie. Macie Państwo na przykład wyrok już pierwszej instancji, też ten wyrok do tego podłączacie. Część klientów, którzy już podjęli działanie przed ogłoszeniem upadłości, bo i taka grupa klientów jest, która nie czekała na ogłoszenie upadłości, a która już podjęła działania wcześniej, to z reguły ta grupa klientów wysyłała najpierw wezwanie do zapłaty, żeby uwymagalnić wszystkie swoje wierzytelności względem tego banku, a potem wysyłała do banku oświadczenie o potrąceniu. I te osoby robiły to w formie papierowej, bo zaczęły to robić zanim ogłoszono postanowienie o upadłości Getty Noble Bank. Więc ci klienci są w niejako innej troszeczkę sytuacji. Ich też obowiązuje tutaj ta konieczność zgłoszenia wierzytelności, natomiast oni do tego systemu podpinają właśnie to wezwanie, to oświadczenie o potrąceniu, które wcześniej wysyłali do Getty Noble Bank, no bo on jeszcze wtedy funkcjonował, nie bo syndyka, od wczoraj mamy syndyka, który zarządza masą upadłościową i tu musicie Państwo sprawdzić, czy to wezwanie, to oświadczenie o potrąceniu dotarło do Getty Noble Bank do 19 lipca 2023 roku włącznie, bo jeżeli to oświadczenie do tego banku nie dotarło, no to musicie przejść taką drogę, jakbyście nie podjęli żadnych działań, no bo ono będzie już to oświadczenie o potrąceniu nieskuteczne, czyli zgłaszacie to oświadczenie w systemie. Także tak jak mnie Państwo słuchacie, no tutaj każdy klient ma de facto inną sytuację. Trudno jest na takim ogólnodostępnym webinarze przeanalizować sytuację każdej grupy klientów. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, podzielmy Państwa na te osoby, które nic nie robiły, więc tutaj nie musicie Państwo wysyłać żadnych wezwań do zapłaty. Wasze roszczenie względem banku stało się wymagalne z momentem ogłoszenia upadłości, więc zgłaszacie wierzytelność, podpinacie wszystkie dokumenty i podpinacie również oświadczenie o potrąceniu. Natomiast te osoby, które już wcześniej się zainteresowały tematem i wysyłały wezwanie do zapłaty oświadczenie o potrąceniu do banku, sprawdzają w śledzeniu przesyłek, jest to system tutaj Poczty Polskiej, jak wpiszecie sobie Państwo wyszukiwarkę śledzenie przesyłek Poczta Polska, to Wam wyskoczy, tak? Czy te dokumenty, te Państwa pisma zostały skutecznie doręczone do Getinu do 19 lipca 2023 roku włącznie. Jeżeli tak się nie stało, to trafiacie Państwo niejako do tej pierwszej grupy i postępujecie tak, jakbyście nic nie zrobili. To jest w bardzo dużym uproszczeniu. Ja też na marginesie zaznaczam, że no tak jak mówię, trudno każdą sytuację klienta rozpoznać na takim ogólnodostępnym webinarze. Natomiast no dla uproszczenia mamy do czynienia z tymi dwoma grupami kredytobiorców. I co też jest bardzo istotne, to co już gdzieś padło w mojej wypowiedzi. Na zgłoszenie wierzytelności jest tylko 30 dni. Z jednej strony może się to wydawać, że to jest bardzo długo, tak? No bo miesiąc. Z drugiej strony, jeżeli Państwo na przykład jeszcze wcześniej nic nie robiliście z tematem, nie macie na przykład w ogóle pozwu w sądzie, nigdy nie uzyskiwaliście jeszcze dokumentów z banku, no to musicie te dokumenty uzyskać, żeby wiedzieć, jaką wierzytelność zgłosić, tak? Ile pieniędzy wy globalnie wpłaciliście do tego banku. A jak wszyscy doskonale wiemy, uzyskanie dokumentów z banku nie jest proste, tak? Najlepiej to tam w ogóle iść do tego. Akurat ostatnio klient mi donosił, że poszedł do Velobanku i załatwił te dokumenty w 2 dni, złożył jakieś tam oświadczenie, nie skutkujące absolutnie zrzeczeniem się roszczeń i bardzo szybko wydano mu te dokumenty. Natomiast no, ci z Państwa, którzy jeszcze nic nie robili, powinni na CITO załatwiać dokumenty potwierdzające spłatę
rat, opłat, prowizji, ubezpieczeń do tego banku, żeby móc zgłosić wierzytelność w określonej wysokości. I tak jak już powiedziałam, te dokumenty trzeba podpiąć pod system. Ten 30-dniowy termin upływa nam w okolicach długiego weekendu. I też to, co już powiedziałam, system jest ułomny. Absolutnie nie możecie Państwo czekać na ostatnią chwilę. Też z doświadczenia Państwu powiem, że w przypadku Idea Banku na kilka ostatnich dni właśnie tego 30-dniowego terminu ten system się po prostu wysypał i nie było możliwości zgłaszania wierzytelności. A umówmy się, osoby, które były uwikłane powiedzmy w aferę GetBack, tak, i które miały roszczenia względem Idea Banku, tych osób było zdecydowanie mniej niż w przypadku GetInnoble Bank. Więc ja to, co Państwu mogę na pewno zarekomendować, to podjąć niezwłocznie działania związane ze zgłoszeniem tej wierzytelności. Nie czekać absolutnie na ostatnią chwilę, szczególnie, że ta ostatnia chwila to jest właśnie długi weekend. Mamy też sezon urlopowy. Tak samo było w Idea Banku. Też tam upadłość została ogłoszona bodajże w sierpniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, sierpniu 2021 roku, więc też wypadało to w taki sezon wakacyjno-urlopowy, tak? Jeżeli macie Państwo znajomych, kogokolwiek, kto ma kredyt w GetInnoble Bank, no to też Państwo zasygnalizujcie, tak, że jest potrzeba podjęcia działań. Tutaj nie ma żadnego automatu. Nawet jak Państwo macie proces z tym bankiem wytoczony rok, dwa, pięć lat temu, niezakończony do tej pory, to nikt tutaj za Państwa nie będzie działał. Tak? Syndyk nie będzie reprezentował Państwa interesów, ani sąd, ani sędzia komisarz, który został ustanowiony, tylko to Państwo musicie podjąć działania. I to, co powiedziałam, najważniejsze jest właśnie to zgłoszenie wierzytelności, bo bez tego nie ruszycie dalej, i to oświadczenie o potrąceniu. I tutaj też jest bardzo dużo sporów i też specjaliści z zakresu prawa upadłościowego nie są do końca w stanie stwierdzić, czy zgłaszamy wszystkie wpłacone raty, opłaty, prowizje, czy tutaj wskazujemy tylko jako wierzytelność nadpłatę, ponad kapitał, czyli w tym moim przykładzie, o którym ja mówiłam, różnicę pomiędzy tymi 360 tysiącami złotych, które globalnie wpłaciliśmy, minus 300 tysięcy kwoty kapitału. Z ostrożności, to też konsultowałam z wieloma specjalistami z tego zakresu, z ostrożności lepiej zgłosić więcej, czyli tą całą wierzytelność, ponieważ nie może mieć miejsca taka sytuacja, w której syndyk to zakwestionuje i powie, że to jest za dużo i w ogóle tak jakby uzna tę czynność za nieskuteczną. Natomiast no, tutaj też nie jestem w stanie Państwu udzielić jednoznacznej odpowiedzi i jednoznacznej pomocy. Też niestety żyjemy w takich realiach i ta sytuacja związana z GetInnoble Bank jest de facto sytuacją precedensową. Nie było sytuacji, w której upadał tak duży bank z tak dużym portfelem aktywnych klientów. No nawet pojawił się bodajże dzisiaj wywiad z syndykiem Kubiczkiem, który wskazywał, że no te kredyty frankowe w tym banku bardzo dobrze się spłacają i że oni będą dążyli do tego, żeby spłacały się równie dobrze. Tak? Więc nie czekamy na ostatnią chwilę, załatwiamy dokumenty, ci z Państwa, którzy już mają, liczymy, ile tej wierzytelności jest i z ostrożności można zgłosić właśnie całą kwotę wpłaconą. Najwyżej syndyk potem będzie kwestionował, że to jest za dużo, że powinno być na tym moim przykładzie 60 tysięcy, a nie 360 tysięcy, ale chodzi o to, żeby ta wierzytelność została zgłoszona skutecznie, żeby potem znalazła się na liście wierzytelności. Kolejna kwestia. Wielu z Państwa ma już procesy w toku. Co do zasady, te procesy były konstruowane w ten sposób, że w imieniu kredytobiorcy od banku domagano się zapłaty, czyli tych wszystkich wpłaconych do banku kwot, plus domagano się ustalenia nieważności tej umowy kredytu względnie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z tej umowy, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, w oparciu o który konstruowane jest to roszczenie, czyli właśnie tego artykułu 189 KPC. Od wczoraj to się zmienia. Nie ma już roszczeń o zapłatę i osoby, które będą dopiero składały swoje pozwy albo na przykład nie zdążyły ich jeszcze złożyć i są w trakcie, no to tutaj już to roszczenie o zapłatę nie ma racji bytu.
miejscem zgłaszania swoich roszczeń o zapłatę jest właśnie to postępowanie upadłościowe i system sądowy i syndyk. To jest miejsce, gdzie będziecie Państwo załatwiać kwestie związane z zapłatą. Pozwy te nowe, które będą wnoszone, one mają rację bytu tylko w zakresie ustalenia nieważności właśnie tej umowy kredytu, co ma de facto doprowadzić do wyzerowania salda, a w następstwie do wykreślenia hipoteki banku z Państwa księgi wieczystej Państwa nieruchomości. Kwestia, w jaki sposób sądy będą podchodziły do tych postępowań, które są w toku, czyli tych postępowań, gdzie już zostały złożone pozwy, gdzie już są odpowiedzi na pozwy, gdzie być może były jakieś rozprawy. No bo w tej sytuacji, gdybyśmy zaczęli masowo cofać te roszczenia o zapłatę, szczególnie gdzie na przykład mamy już do czynienia z rozprawą, która się odbyła, to może być bardzo ryzykowne dla kredytobiorcy i może się zdarzyć tak, że sąd obciążyłby kosztami w tym zakresie procesu kredytobiorcę. W związku z tym myślę, że tutaj pełnomocnicy będą jeszcze podejmować działania po przeprowadzeniu bardziej dogłębnej analizy, natomiast na pewno nie możecie Państwo już liczyć na to, że w wyroku sąd będzie zasądzał Państwu jakiekolwiek pieniądze. Prawdopodobnie jak już syndyk wstąpi do poszczególnych Państwa postępowań, jeżeli okaże się, że Państwo skutecznie zgłosiliście wierzytelność względem z tego banku, Państwa wierzytelność zostanie opublikowana w tej liście wierzytelności, no to w tym zakresie to postępowanie zapewne będzie umarzane, mówię o tym postępowaniu sądowym, w tym sądzie cywilnym, natomiast do rozpoznania przez sąd cywilny zostanie to roszczenie o ustalenie nieważności księgi, nieważności umowy, no co jest bardzo ważnym roszczeniem i co zawsze, o co zawsze warto wnosić. Natomiast też musicie się Państwo liczyć z tym, że te postępowania będą teraz masowo zawieszane przez sądy. Tak samo było z Idea Bankiem. Zdecydowana większość tych spraw została zawieszona do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. I niestety w większości przypadków te sprawy od 2 lat leżą w sądach i niewiele się z nimi dzieje. Dopiero w ostatnich dniach, tam nawet u nas w kancelarii dostaliśmy pismo z sądu i pismo od syndyka właśnie związane ze zgłoszeniem wierzytelności. Nazwisko klienta na D, nie wiem czy syndyk działa alfabetycznie, ale jeżeli tak, no to trochę słabo, no bo po 2 latach dopiero analizuje wierzytelność klienta na D. Chciałabym się mylić i chciałabym wierzyć w to, że nie jest to robione alfabetycznie. Natomiast no, z tym się Państwo musicie liczyć, nie jest to sytuacja komfortowa. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest sytuacja dramatyczna, szczególnie jeżeli Państwo nadal płacicie te raty, o czym zaraz powiem. Natomiast musicie się liczyć z tym, że postępowania zostaną zawieszone do czasu wstąpienia syndyka i tutaj na pewno będzie wątpliwość i na pewno będzie rozbieżność w orzecznictwie. Czy te postępowania można podejmować z udziałem syndyka, nie czekając na zakończenie postępowania upadłościowego, czy trzeba czekać na zakończenie postępowania upadłościowego. I według mnie, natomiast no to praktyka nam pokaże, bo niestety co sąd, to obyczaj, tak samo jak jest z zabezpieczeniami przeciwko Getin Noble Bank właśnie po ogłoszeniu decyzji o restrukturyzacji. Jeżeli postępowanie będzie dotyczyło roszczenia o zapłatę i o ustalenie, no to spodziewam się do czasu momentu umorzenia tego roszczenia o zapłatę w sytuacji zgłoszenia tej wierzytelności skutecznego, no to spodziewam się, że to postępowanie cały czas będzie zawieszone. Natomiast jeżeli chodzi o postępowania, gdzie przedmiotem będzie samo ustalenie nieważności umowy kredytu względnie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego właśnie z tej umowy kredytu powiązanego z frankiem czy z inną walutą obcą, no to tutaj wydaje się, że jest przestrzeń na to, żeby się z sądem czy nawet właśnie z syndykiem trochę spierać, bo w mojej ocenie jest przestrzeń na to, żeby sąd prowadził te postępowania same o ustalenie nieważności umowy kredytu, jako właśnie tutaj postępowanie dotyczące roszczenia niejako niepieniężnego, natomiast niestety znając nasze polskie sądy spodziewam się, że
to masowo będzie zawieszane, sędzia nie będzie chciał podejmować żadnych działań do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, no chyba że syndyk nas zaskoczy, ale w to też nie wierzę, i zacznie próbować szukać porozumienia z kredytobiorcami z Getin Noble Bank, czy zacznie uznawać te umowy za nieważne i w tym zakresie próbować się jakkolwiek dogadać z kredytobiorcami, ale tak jak powiedziałam, raczej w to nie wierzę, szczególnie no, tak jak czytałam ten wywiad, tak, dotyczący tego, że kredyty frankowe w tym banku nadal się dobrze spłacają i że te środki, które są wpłacane przez klientów, mają zaspokajać wierzycieli, mają obsługiwać tą masę upadłościową. No ale zobaczymy, jak będzie. Niewątpliwie przed syndykiem bardzo ogromne wyzwanie i zobaczymy, jak on podejdzie do tego problemu frankowego. Natomiast w sądach uważam, że te postępowania będą niestety zawieszane i w dużej mierze właśnie dalszy bieg tego postępowania, a przede wszystkim w ogóle jego tak jakby trwałość i działanie sądu będzie uzależnione od postawy syndyka. Natomiast tak jak powiedziałam, w przypadku tych roszczeń o ustalenie, no to tutaj myślę, że jest o co powalczyć, tak? Natomiast no, jaka będzie praktyka, to czas nam pokaże. I idąc dalej, kwestia spłacania rat, bo to też budzi Państwa wątpliwości. Temat ten zaczął się już w momencie ogłoszenia decyzji o restrukturyzacji Getin Noble Bank. I wtedy większość, nie wiem czy większość, bo nie prowadzę takich statystyk, ale jeżeli mam powiedzieć o klientach, których ja osobiście obsługuję, no to wydaje się, że większość zdecydowała się nie płacić dalej tych rat. Oczywiście pod warunkiem, że mają spłacone ci klienci kapitał, czyli ich suma wpłat do banku opiewa na co najmniej tyle, ile ten bank im przed laty udostępnił. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że dla wielu kredytobiorców w ogóle decyzja o tym, żeby nie płacić, szczególnie dla kredytobiorców trochę starszych, którzy nie są w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której nie spłacają swoich zobowiązań, no to ta decyzja jest dla nich bardzo trudna. Natomiast wydaje się, że wielu kredytobiorców przestało płacić, bo też nie ma co ukrywać, szansa na odzyskanie tych środków ponad kapitał jest żadna. W mojej ocenie szansa na to to jest promil, nawet nie. Więc no z tym się Państwo musicie liczyć i niestety to Państwo musicie podjąć decyzję, czy będziecie dalej płacić te raty, licząc się z tym, że ich nigdy nie odzyskacie, czy podejmiecie decyzję, że tych rat płacić już nie będziecie, jeżeli takiej decyzji jeszcze nie podjęliście. Też proszę nie oczekiwać, że pełnomocnik za Państwa podejmie taką decyzję, bo nie podejmie, no bo to niepełnomocnik będzie ponosił odpowiedzialność finansową, tak, z tytułu wypowiedzenia umowy, no bo to jest kolejny etap, w którym właśnie bank, a w tym przypadku syndyk już tak od wczoraj, na skutek nieregulowania przez państwo w terminie rat, może państwu te umowy wypowiedzieć i prawdopodobnie tak będzie. Getin wypowiadał umowy osobom, które powiedzmy od października 2022 roku nie spłacały rat kredytu sukcesywnie. Te wypowiedzenia do klientów przychodziły, natomiast nie spotkałam się z sytuacją ani u siebie w kancelarii, ani na żadnym forum, a śledzę je dość uważnie, żeby Getin pozwał takiego klienta. Zobaczymy, co będzie robił syndyk. No, syndyk jest podmiotem, który zarządza tą masą upadłości, który dąży do tego, żeby ściągać wierzytelności banku, więc kwestia, czy takie pozwy ze strony syndyka będą kierowane. Natomiast no, nie płacąc rat kredytu, musicie się Państwo z tym liczyć, tak, że umowa zostanie wypowiedziana i być może będzie pozew ze strony syndyka. No kwestia, czy na przykład Państwo już macie wytoczony proces i czy na przykład właśnie syndyk nie będzie chciał poczekać na to, aż Państwa proces się skończy i aż sąd uzna, czy też nie, nieważność Państwa umowy kredytu. Także sobie zobaczę w swoich notatkach, czy coś jeszcze Państwu miałam powiedzieć. A też wielu z Państwa pytało nas o to, co się stanie, jeżeli Państwo nie zgłosicie wierzytelności w tym 30-dniowym terminie, bo tak jak mówiłam, są wakacje, potem przy końcu terminu jest ten długi weekend. To też nie jest tak, że już amen w pacierzu i nic Państwo z tym zrobić nie możecie.
W tym zakresie no, ustawodawca podszedł bardziej liberalnie do takich wierzycieli upadłego. Upadły, no to w tym przypadku Getin Noble Bank, i możecie Państwo zgłosić taką wierzytelność razem, uwaga, z oświadczeniem o potrąceniu, bo tutaj też były pytania i też były wątpliwości, po tym 30-dniowym terminie. Przy czym jeżeli robicie to w terminie, macie to całkowicie za darmo. A umówmy się, dopłacanie do tego banku jakichkolwiek jeszcze pieniędzy i co do całego postępowania, to jest troszeczkę według mnie nieuzasadnione. Więc jeżeli robicie to w terminie, macie to całkowicie za darmo. Natomiast jeżeli się spóźnicie, nie zrobicie tego tak jak należy, czy w ogóle właśnie tego nie zrobicie, no to będziecie Państwo musieli zapłacić po tym 30-dniowym terminie i ta opłata wynosi 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat, nagród, zysku i tak dalej. Tak, to są dane prezentowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli mówimy o aktualnej sytuacji, to ta opłata płacona do syndyka wyniosłaby 1010,49 zł. Także jeżeli robicie to w terminie, macie to całkowicie za darmo. Jeżeli robicie to po terminie, trzeba niestety to syndykowi zapłacić. Nie wiem, w tym obwieszczeniu nie wiem, czy był numer rachunku bankowego, natomiast jeżeli byłyby wątpliwości, ktokolwiek z Państwa nie zdążyłby tego zrobić w tym terminie, to trzeba się z syndykiem skontaktować i ustalić, na jakie konto te opłaty należałoby zapłacić. Natomiast no, to jest dla Państwa też, wydaje mi się, ważna informacja. I tak. O zgłoszeniu wierzytelności Państwa mówiłam i to zgłoszenie, bo też często są pytania, nie jest uzależnione od tego, czy Państwo macie proces, czy nie macie procesu, czy się jeszcze zastanawiacie, czy już macie nawet wyrok pierwszej instancji i czekacie na rozprawę apelacyjną. Wszystkich klientów to dotyczy, nawet właśnie tych, którzy jeszcze nic w sprawie Getinu nie zrobili, bo jeżeli będą chcieli żądać ustalenia nieważności umowy kredytu, no to będzie problem w sytuacji braku zgłoszenia na tej wierzytelności. I o, może jeszcze taka uwaga, bo to też budziło dużo wątpliwości nawet wśród prawników. Jak zgłaszacie Państwo wierzytelność w tym systemie sądowym, no to tam trzeba wybrać kategorie naszej wierzytelności. I tam są wskazane cztery kategorie i tutaj po różnych debatach okazuje się, że żadna z kategorii, no i to też potwierdza, że ten system nie jest idealny, że żadna z kategorii nie jest właściwa. Tam są te cztery kategorie i że te Państwa roszczenia de facto nie pasują do żadnej kategorii. I w związku z tym możecie sobie Państwo zanotować, że jeżeli chodzi o należność główną, która Wam przysługuje względem tego banku, to jest kategoria trzecia, podkategoria czwarta, a odsetki to jest kategoria czwarta, podkategoria pierwsza. Przy czym nie jesteście Państwo w stanie zaznaczyć tego w tym systemie i musicie na osobnej kartce napisać, że te Wasze wierzytelności podpadają pod te kategorie, które powiedziałam. Przypomnę, należność główna, kategoria trzecia, podkategoria czwarta, odsetki, kategoria czwarta, podkategoria pierwsza. I to znowu trzeba zrobić w formie załącznika do tego systemu. Jak tam jest taki moment, punkt siódmy, załączniki, podpinamy dokumenty, to oświadczenie o potrąceniu, no to też musicie podpiąć te kategorie. No, jest to sytuacja kuriozalna, no bo już po idea banku system powinien no, być tak przygotowany, żeby każdy normalny człowiek bez większego przygotowania mógł taką wierzytelność zgłosić. Natomiast jak Państwo widzicie, nawet przy takiej podstawowej kwestii, czyli przy określeniu kategorii naszej wierzytelności jest z tym problem, więc o tym proszę pamiętać. O braku opłaty Państwu mówiłam, o procesach też Państwu powiedziałam. Tutaj zrobiłam sobie trochę notatek, więc też pozwolicie Państwo, że do nich sięgnę, żeby powiedzieć Państwu to, co jest najważniejsze też. No umówmy się, ja Państwu nie jestem w stanie powiedzieć wszystkich informacji i przeanalizować każdego przypadku, natomiast mówię Państwu o najważniejszych zasadach i najważniejszych krokach, które trzeba podjąć i mam nadzieję, że mówię to
w miarę zrozumiale, żeby wszyscy z Państwa, którzy jeszcze nie mieli z tym nic wspólnego, ze zgłaszaniem wierzytelności, a podejrzewam, że w większości przypadków tak jest, żebyście Państwo byli w stanie to zrozumieć. Dobrze. I jeszcze może krótko o tym, co się stanie właśnie, jak już zgłosimy tę wierzytelność. W trakcie mojego wystąpienia pojawił się temat tej listy wierzytelności, tak? No bo syndyk, jak wszyscy mu będziecie Państwo zgłaszać te wierzytelności, albo jak będą inne wierzytelności, no bo to prawdopodobnie nie będą tylko wierzytelności związane z kredytami frankowymi czy innymi powiązanymi z walutami obcymi, no to syndyk się będzie z tym zapoznawał, będzie to analizował, będzie sprawdzał i wtedy na przykład będzie prosił te osoby, które jeszcze działają w Getinnobil Bank o przedstawienie potwierdzeń, czy aby na pewno Państwo macie taką umowę, czy aby na pewno wpłaciliście do banku, do tego konkretnego banku taką i taką kwotę. Więc to wszystko syndyk będzie weryfikował, no i siłą rzeczy przy takiej skali to zapewne zajmie trochę czasu. Natomiast to, co będzie bardzo ważne, po dokonaniu tej analizy syndyk ogłosi listę wierzytelności. I tu jest dla Państwa też, nie na ten moment, ale za kilka miesięcy, ale możecie sobie zanotować, dla Państwa zadanie, żeby zweryfikować na tej liście wierzytelności, ona będzie w tym systemie sądowym ogłoszona, czy Państwa konkretna wierzytelność została, powiedzmy, zaakceptowana przez syndyka. Musicie to sami zweryfikować, prawdopodobnie, no bo może się coś zmieni, ale na ten moment jest tak, że żadnego zawiadomienia w tym przedmiocie nie dostaniecie. Czyli znowu to Państwo jesteście obciążeni tym takim obowiązkiem pilnowania swojego interesu. Więc jak będzie informacja, że ta lista wierzytelności jest już przez syndyka ogłoszona za kilka miesięcy, od razu Państwo sprawdzacie, czy Państwa wierzytelność na tej liście jest. I jeżeli Państwo tam jesteście, no to nie ma problemu. Natomiast ja obawiam się, że może być problem z tymi wierzytelnościami. Raczej spodziewam się, że wszystkie te wierzytelności raczej będą przez syndyka kwestionowane, chociaż chciałabym się mylić. Natomiast jak się Państwo znajdziecie na tej liście, to super. Natomiast jak się Państwo na tej liście nie znajdziecie, no to jest problem, no bo to oznacza, że syndyk nie zaakceptował tej Państwa wierzytelności, także uznał, że Państwu ta wierzytelność nie przysługuje. I wtedy macie Państwo 2 tygodnie na to, aby złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. I ten sędzia komisarz to jest pewnie dla Państwa no, takie pojęcie, czy taka instytucja stosunkowo nowa. Bo to nie jest sąd upadłościowy, tu jest jeszcze tak jakby sąd upadłościowy, który zarządza tym całym postępowaniem upadłościowym i który właśnie wczoraj ogłosił postanowienie upadłościowe, to jest jedno. Natomiast w ramach jeszcze tego postępowania upadłościowego obok syndyka działa sędzia komisarz. I ci z Państwa, którzy się zapoznali właśnie z tym obwieszczeniem, no to tam Państwo powinniście zauważyć, ja sobie je tutaj otworzę, w punkcie 4, właśnie, że sędzią komisarzem będzie sędzia, bo może być też referent i zastępcą też będzie sędzia, także możemy gdzieś założyć, że powaga sprawy jest dość wysoka. Natomiast właśnie, jeżeli nasza wierzytelność nie znajdzie się na tej liście, musicie Państwo złożyć sprzeciw do tego sędziego komisarza. I macie na to, Szanowni Państwo, tylko 2 tygodnie. I co jest istotne i co też potwierdza to, co Państwu mówię od początku, operujemy tylko w ramach tego systemu teleinformatycznego. Więc i ten sprzeciw będziecie Państwo składać przez ten system teleinformatyczny. Więc to, co ja Państwu mogę poradzić, tak jakby z tym zgłoszeniem wierzytelności warto, myślę, poczekać do przyszłego tygodnia, tak, aż ta wiedza i ta praktyka i ta wymiana doświadczeń również między prawnikami, no bo tu też nie ma co ukrywać, tak, dla prawników również jest to sytuacja nowa i bez precedensu. Także wydaje mi się, że warto poczekać ze zgłoszeniem w tym systemie do przyszłego tygodnia, też warto zebrać wszystkie dokumenty. Natomiast wracając do
właśnie tego sprzeciwu. Robicie to Państwo znowu przez ten system teleinformatyczny, więc warto się z tym systemem zapoznać. Warto się tam zalogować przez profil zaufany. Warto zobaczyć, jak to funkcjonuje. Można sobie przeklikać nawet ten system jeszcze bez zgłaszania tej wierzytelności, żeby zobaczyć, jakie tam są dokumenty. Ja tak jak mówię, postaram się Państwu po prostu wysłać te print screeny, co po kolei trzeba klikać w tym systemie, taką po prostu krótką instrukcję, żeby te po prostu okienka nie były dla Państwa zaskoczeniem. Natomiast w przypadku, ale to jest na późniejszy okres, ale też chciałabym, żeby Państwo to zanotowali i uwzględnili, tak, że jeżeli nie będzie Państwa wierzytelności na liście, no to macie 2 tygodnie na sprzeciw do sędziego komisarza. Przy czym ten sprzeciw już będzie kosztował. Nie będzie bezpłatny jak zgłoszenie wierzytelności, i to będzie uzależnione, koszt, opłata, tak, od tego sprzeciwu, od wartości przedmiotu sporu. I przykładowo 30 zł, jeżeli wartość przedmiotu nie będzie przekraczała 1500 zł. Natomiast umówmy się, że kredyty frankowe i inne powiązane z walutami obcymi, no to są spory o duże pieniądze. I raczej będziecie tu Państwo wszyscy wpadać w te najwyższe widełki, czyli opłatę 200 zł, ponieważ to będzie wartość przedmiotu sporu powyżej 15 tysięcy zł. Także o tym też trzeba pamiętać, że trzeba będzie za ten sprzeciw zapłacić. I co może zrobić sędzia komisarz, jak już dostanie sprzeciw, tak, który wnieśliśmy, bo syndyk nie uznał naszej wierzytelności na liście? Może, wiadomo, albo ten sprzeciw oddalić, albo może uwzględnić i powiedzieć: tak, szanowny Frankowiczu z Getin Noble Bank, masz rację, ta wierzytelność powinna się znaleźć na liście, zgłosiłeś wierzytelność prawidłowo, dopełniłeś wszystkich obowiązków, no tu syndyk prawdopodobnie się pomylił albo błędnie nie uznał tej wierzytelności. Natomiast gorsza sytuacja będzie w sytuacji, w której sędzia komisarz powie: szanowny kredytobiorco z Getin Noble Bank, nie masz racji, syndyk podjął słuszną decyzję, że twojej wierzytelności na tę listę nie wpisał, natomiast no, nie jest to już tak jakby temat zamknięty, przysługuje Państwu jeszcze zażalenie właśnie do tego sądu upadłościowego, które też podlega niestety opłacie analogicznej jak sprzeciw. I to zażalenie również wnosimy przez system teleinformatyczny i znowu tutaj to nasze zgłoszenie wierzytelności poddawane jest tym razem kontroli właśnie przez sąd upadłościowy. I też tak jakby teoretycy i praktycy przede wszystkim prawa upadłościowego twierdzą, że nawet jak ta wierzytelność nie zostanie uznana na tej liście i ta nasza droga odwoławcza zostanie wyczerpana i niestety ostateczna decyzja sądu upadłościowego będzie dla nas niekorzystna, no to nadal tak jakby ten zarzut i to roszczenie o zapłatę w tym zakresie powinno być rozpoznawane przez sąd cywilny, jeżeli wszczęliśmy postępowanie właśnie przed ogłoszeniem upadłości, bo to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie takich spraw. Natomiast jaka będzie praktyka? No to niestety przyszłość i praktyka też sądowa nam pokaże. I co też jest dla Państwa ważne i o tym krótko, z kolei jeżeli syndyk uzna Państwa wierzytelność na liście, no to może się okazać, że bank będzie chciał się od tego odwołać i będzie to chciał zaskarżyć i bankowi analogicznie przysługuje taka sama ścieżka jak Państwu w sytuacji, gdyby syndyk Państwu odmówił wpisania tej wierzytelności. I co de facto Państwu daje to, że Państwo zgłosicie tę wierzytelność? Oprócz tego właśnie, że jesteście zabezpieczeni i nie ma takiej sytuacji, że wygrywacie sprawę, bank mówi: nie oddaję pieniędzy, bo nie muszę, a syndyk mówi: no ale proszę tu szanowny kredytobiorco oddać kapitał. No to oprócz tej sytuacji, że jej unikacie, możecie Państwo uczestniczyć właśnie w tym postępowaniu upadłościowym. No i standardowo jest tak, i takie są założenia upadłości, że powinniście proporcjonalnie uzyskać zaspokojenie z tej masy upadłości. Natomiast no, nie ma tutaj co czarować, raczej nikt zaspokojenia z tej masy upadłości Getinu nie dostanie, szczególnie nawet no, z tego wywiadu syndyka, do którego się odwołuje, no bo to jest de facto no, pierwszy taki komunikat szerszy syndyka w tej sprawie.
Raczej nikt pieniędzy z tej masy upadłościowej z Państwa nie dostanie i z tym się musicie liczyć. Tak jakby to, co mówiliśmy na którymś z poprzednich webinarów. Zmieniają się Państwu po prostu cele, tak? Kredytobiorcy z Getinnoble Bank mają nowe zasady gry w sporze z bankiem, tak? Na pieniądze żadne nie ma co liczyć. Raczej trzeba liczyć na to, żeby już do tego banku nic więcej nie wpłacić, ani w tym momencie do syndyka, i aby finalnie wykreślić hipotekę tego banku z Państwa księgi wieczystej. I jeszcze tak, o postępowaniu sądowym Państwu mówiłam, że raczej będzie zawieszona. Na pewno do sprawy musi wstąpić syndyk. No i też właśnie zastanawiam się, jak syndyk będzie podchodził. Raczej w mojej ocenie będzie to zawieszenie podtrzymywane do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, ale chciałabym się mylić i chciałabym też, żeby w przypadku tych spraw, gdzie przedmiotem jest samo roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu, żeby tu sądy spojrzały na to inaczej i żeby to postępowanie się toczyło, no bo można przyjąć, że nie dotyczy wprost majątku upadłego, tej masy upadłościowej, no ale zobaczymy, jaka będzie praktyka w tym zakresie. I tak, no mówiłam też Państwu o tym, że o nadpłatę już nie możecie pozywać się tylko o ustalenie nieważności umowy kredytu i zabezpiecze A. I kwestia zabezpieczeń, które są już udzielone, bo o to też były pytania i o tym Państwu jeszcze nie powiedziałam. Wielu z Państwa, szczególnie tych, którzy mają sprawy w tak zwanym Wydziale Frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, którzy powiedzmy ze 2 lata temu albo nawet troszeczkę wcześniej złożyli pozwy przeciwko temu bankowi, to dużo z Państwa, też no widzę po swoich klientach, ma prawomocne już postanowienie o zabezpieczeniu. Czyli jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku płacenia rat tego kredytu, tych rat już od wielu miesięcy nie płacicie, ktoś może rzutem na taśmę, bo też i takie sprawy były, dostał prawomocne zabezpieczenie przed ogłoszeniem decyzji o restrukturyzacji. Tutaj też nie ma jednoznacznego stanowiska, czy te postanowienia o zabezpieczeniu upadły z dniem wczorajszym, czy też nie upadły. I tutaj znowu musimy się odwołać. Było bardzo dobre postanowienie sędziego Bednarczyka, jak jeszcze był w Wydziale Frankowym, bo sędzia Bednarczyk od jakiegoś czasu orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Natomiast tam sędzia w tym postanowieniu pięknie rozłożył na czynniki pierwsze to, że zabezpieczenia. Wtedy mieliśmy do czynienia z restrukturyzacją Getinnoble Bank. Ten zakaz, o którym mowa w artykule 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, nie dotyczy sytuacji, gdzie kredytobiorca domaga się zwolnienia z obowiązku płacenia rat, i tam sędzia starał się wytłumaczyć, że to nie dotyczy wprost majątku tego banku. I nie jest takim zabezpieczeniem stricte na majątku tego banku. W związku z tym sędzia stał na stanowisku, że tych zabezpieczeń należy udzielać. Natomiast jaka jest praktyka, wszyscy wiemy, raczej sędziowie zabezpieczeń przeciwko Getinnoble Bank, który był jeszcze do 19 lipca w restrukturyzacji, nie udzielali. To były sporadyczne przypadki. Jeżeli chodzi o upadłość, raczej nie będą w ogóle udzielać, raczej te wnioski będą odrzucane. Natomiast na pewno będzie spór o to, czy te, które są już prawomocne, upadają, czy też nie. Myślę, że my tutaj nie jesteśmy bez argumentów, szczególnie właśnie odwołuję się do tego postanowienia sędziego Bednarczyka, który też wskazywał, tak, że uniemożliwienie kredytobiorcy uzyskania zabezpieczenia w takiej sytuacji jest sprzeczne z dyrektywą 93 na 13. Też kwestia zabezpieczeń związanych właśnie z Getinnoble Bank jest przedmiotem rozpoznania w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam zostały stricte zadane pytania dotyczące kwestii zabezpieczeń w przypadku restrukturyzacji. Natomiast, jak widzimy, TSUE nie zdążył odpowiedzieć, a mamy już do czynienia z upadłością. Co istotne, też pewnie niewielu klientów, ale ci, którzy mają prawomocne wyroki, którzy nie wyegzekwowali jeszcze środków z tego banku, również żadna egzekucja prowadzona nie będzie, ponieważ w przypadku zarówno restrukturyzacji, jak i upadłości jest zakaz prowadzenia egzekucji. No i kwestia, tak jak mówię, podejścia sądów, czy będą upadały te zabezpieczenia prawomocne, na pewno pełnomocnicy, no teraz syndyka, tak, bo teraz stroną procesów stanie się syndyk, będą wnosili o uchylenie,
tych postanowień, no to też robili, jak się zaczęła restrukturyzacja, tak? Że do nas przynajmniej trafiało bardzo, bardzo wiele wniosków właśnie pełnomocników banków restrukturyzacji, żeby te postanowienia prawomocne o zabezpieczeniu uchylić, bo jest restrukturyzacja, przepis wprost zabrania udzielania takich zabezpieczeń. Chyba nam się nie zdarzyło, żeby sąd uchylił. Nie wiem, jak będzie w upadłości. Tak jak mówię, mamy swoje argumenty, natomiast jak podejdą do tego sądy, może być różnie. W przypadku Idea Bank, jeżeli były takie case'y, gdzie klient miał zabezpieczenie na rachunku bankowym Idea Banku w Narodowym Banku Polskim, to moje doświadczenia pokazują, że te zabezpieczenia po prostu upadały. No ale to były też troszeczkę inne zabezpieczenia, bo one były na majątku, czyli na określonej sumie pieniężnej, którą ten bank miał w Narodowym Banku Polskim. Tak? Tutaj mamy troszeczkę odmienną sytuację, no bo to nie są jakby realne pieniądze, tylko te pieniądze, które do banku nie wpłyną. No ale wiadomo, że każda strona będzie miała swoją argumentację. Także to pokrótce najważniejsze rzeczy, które Państwo musicie wiedzieć i to, co jest najważniejsze, no to jest zgłoszenie tej wierzytelności razem z oświadczeniem o potrąceniu. Osoby, które, tak jak już powiedziałam, chcą kwestionować roszczenia banku o zwrot kapitału, powołując się na przedawnienie, jest to bardzo ryzykowne, no ale to tak jak już też mówiłam, Państwo podejmujecie decyzję, bo Państwo będziecie ponosić konsekwencje swojej decyzji w tym zakresie, natomiast warto rozważyć za i przeciw i zrobić sobie taki rachunek zysków i strat, co jeżeli polski sąd nie podzieli tej naszej argumentacji, że zarzut przedawnienia roszczenia banku o wypłacony kapitał jest skuteczny, tak? W jakiej sytuacji my się znajdziemy i czy nie będzie to właśnie takiej sytuacji, że wygramy sprawę, a syndyk powie, proszę oddać ten kapitał, tak? Jeżeli nie będzie tego potrącenia. Natomiast teraz może przejdziemy do pytań. Tutaj pani Justyna wkleiła mi jakieś najważniejsze, bo pewnie jak Państwo wiecie, jak oglądacie nasze webinary, na Facebooku te komentarze niestety często znikają. Pierwsze pytanie, jeżeli dwie osoby brały kredyt, a jedna osoba wyjechała i nie ma z nią kontaktu, ja sama nadal spłacam kredyt, jak ugryźć temat tych dokumentów w imieniu drugiego klienta? No to jest bardzo dobre pytanie i niestety jednoznacznej odpowiedzi na pewno na to pytanie nie ma. To, co trzeba na pewno zrobić, to zgłosić tę wierzytelność w swoim imieniu. Jeżeli tutaj pani sama spłaca ten kredyt, no to tak jakby to roszczenie o zapłatę, a tym samym ta wierzytelność de facto przysługuje tylko pani, tak? Gdyby był proces, no to ta osoba, która wyjechała i nie spłaca tego kredytu, tego roszczenia o zapłatę, nie mogłaby się domagać. W związku z tym, no pani musi to zgłosić i zobaczymy, jak podejdzie do tego syndyk. Warto przy tych załączonych dokumentach, czyli w tym punkcie siódmym, bo to na pewno nie zaszkodzi, wrzucić takie pismo, tak, że jest drugi kredytobiorca, z którym nie ma kontaktu, że pani tylko spłaca ten kredyt i że tylko pani dokonała zgłoszenia wierzytelności, bo ta druga osoba tak jakby w ogóle nie jest zainteresowana tym kredytem. Tak. Każda sprawa będzie analizowana przez syndyka indywidualnie, więc to na pewno nie zaszkodzi. Natomiast analogicznie do postępowania sądowego w Sądzie Najwyższym jest pytanie, czy wszyscy kredytobiorcy muszą występować o ustalenie nieważności umowy kredytu, czy tylko wystarczy ta osoba, która jest tym zainteresowana, bo na przykład spłaca ten kredyt. Na to pytanie jeszcze odpowiedzi się nie doczekaliśmy. O, i ważna rzecz, o której Państwu nie powiedziałam. Ci z Państwa, którzy się interesują tymi sprawami, to pewnie orientujecie się Państwo, że od około 2 lat polskie sądy, jak uznają te umowy za nieważne, oczekują od Państwa takiego oświadczenia. Ono może być na piśmie, może być na rozprawie, że Państwo uważacie, że ta umowa jest nieważna, że wiecie, że trzeba się rozliczyć z kapitału, że wiecie, że bank może Państwa pozwać, mimo orzeczenia TSUE nadal sędziowie pouczają o tych pozwach banku, ale mogę powiedzieć, że troszeczkę w mniejszym zakresie. Natomiast no, jest takie oświadczenie o skutkach nieważności, ono tak w skrócie się nazywa. No i Państwo, którzy mieliście już rozprawę na przykład i złożyliście takie oświadczenie przed sądem, albo wysłaliście, bo sąd zobowiązał i na piśmie składaliście przez pełnomocnika, no to okej. Gorzej z osobami, które dopiero na przykład złożyły pozew i nawet ten pozew jeszcze nikomu nie został doręczony, albo został doręczony, jeszcze nie została złożona odpowiedź na pozew i tak dalej.
no to warto przy tych dokumentach złożyć takie swoje oświadczenie o tym, że uważacie Państwo, że ta umowa jest nieważna i dołączyć to syndykowi. No bo też syndyk musi wiedzieć, z jakiego powodu Państwo zgłaszacie tę wierzytelność, no bo na przykład nie macie wyroku prawomocnego sądu, więc tak jakby to jest tylko Państwa twierdzenie, że macie taką wierzytelność, tak? Więc żeby to twierdzenie osadzić, tak, w określonej sytuacji, no to trzeba temu syndykowi wskazać, że umowa Państwa zdaniem jest nieważna, bo jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, bo ma klauzule niedozwolone i tak dalej, i tak dalej. Masa takich oświadczeń jest dostępna. Prawda jest taka, że im krótsze, tym lepsze, bo nie będzie tutaj dyskusji nad jego treścią. Natomiast myślę, że warto to oświadczenie dodać. I tutaj gdzieś któryś z pełnomocników właśnie wskazał, właśnie co z teorią tej bezskuteczności zawieszonej i tych oświadczeń. No właśnie będziemy mieć stres test w przypadku postępowania upadłościowego Getin Noble Bank. Natomiast warto, jeżeli Państwo jeszcze w postępowaniu sądowym nie składali takiego świadczenia, złożyć dla spokojności umysłu. Pytanie drugie. Każdy indywidualnie. Generalnie według mojej wiedzy kancelarie raczej się nie podejmują zgłaszania wierzytelności, raczej instruują klientów, jak to zrobić. I każdy klient robi to przez profil zaufany, natomiast to też nie chcę mówić za wszystkie kancelarie, natomiast można to zrobić i samodzielnie, i przez pełnomocnika, przy czym wówczas jest potrzebne po prostu odpowiednie pełnomocnictwo do tego, żeby pełnomocnik właśnie mógł zgłosić tę wierzytelność, musi je załączyć też w tym systemie i czy każdy kredytobiorca, tak, każdy kredytobiorca indywidualnie, niezależnie czy jest jeden kredytobiorca, czy pięciu, czy sześciu w kredycie, wszyscy muszą indywidualnie tą wierzytelność zgłosić. Nie można tego zrobić za kogoś. Także ja zgłaszam, a nie wiem, moi rodzice i mój kolejny współkredytobiorca tego nie robią i nie wystarczy, że tylko jedna osoba zgłosi. Wszyscy to muszą zrobić. No wiadomo, można sobie pomagać, tak? Natomiast tak jakby technicznie w systemie musi być widać, że przez profil zaufany każdy osobno tą wierzytelność zgłosił. Pytanie trzecie, zaświadczenie z banku historii spłat do 4 czy do 7. Ja generalnie jak sobie sprawdzałam w ten system, to ja podpinałam, jak tłumaczyłam klientom, tam gdzie się da. Na pewno jak zgłosicie Państwo 2 razy ten załącznik, to nie zaszkodzi. Tak? Natomiast i można i w tym 4 punkcie, sobie tu może to otworzę, i w punkcie 7, gdzie są te załączniki, również to zgłosić. Tak? Natomiast to też ważne i trzeba o tym pamiętać, żeby to były analogiczne dokumenty, tak? Żeby jak syndyk to będzie otwierał, żeby widział, że to są 2 te same dokumenty, tylko podłączone przez Państwa w 2 miejscach i wezwanie do zapłaty też trzeba podpiąć, jeżeli Państwo wcześniej nie po prostu do Getinu wysyłaliście, żeby uwymagalnić swoje roszczenie, zanim ogłoszono decyzję o upadłości tego banku. No jeżeli nie mamy zaświadczenia, no to robimy to jak najszybciej i tutaj macie Państwo bardzo, bardzo mało czasu, no bo 20 już był wczoraj, dzisiaj mamy kolejny dzień, tak jak mówię, sezon urlopowy, więc warto po prostu ekspresem do tego banku dzwonić, czy nawet przez Velobank próbować załatwić to zaświadczenie. Jeżeli się nie uda, no to trzeba tak jakby, mówiąc kolokwialnie, szyć, tak? Czyli zbierać te dokumenty potwierdzające pojedynczo po prostu wpłatę każdej raty, chociaż no to będzie według mnie piekielnie trudne. Natomiast jeżeli nie mamy, to ekspresowo załatwiamy te dokumenty, żeby wiedzieć po prostu, ile tej wierzytelności do tego syndyka zgłosić. O, to chyba nasz klient. Jeżeli ma w maju złożony pozew, nie odbyła się żadna rozprawa, no tak jakby te pozwy, które są już złożone, które nie mają żadnych braków formalnych, no to w tym zakresie na pewno będzie kwestia albo modyfikowania, albo oczekiwania na stanowisko syndyka. Natomiast Państwa, którzy macie złożone te pozwy, tak, i te sprawy są w sądzie, cała ta procedura dotyczy zgłoszenia tej wierzytelności. Pozew Państwa nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia wierzytelności. To są de facto 2 różne drogi powiązane ze sobą na samym końcu, ale 2 różne drogi i obie musicie Państwo równolegle przejść.
Co z pozwami o ustalenie? No tutaj ja uważam, że te sprawy o ustalenie, jak oczywiście sąd zawiadomi syndyka, tak? No bo teraz sądy będą musiały zawiadamiać syndyka o toczącym się postępowaniu, no bo teraz syndyk staje się stroną, on działa na rachunek właśnie tej masy upadłości banku, tak, w swoim imieniu, więc sąd zawiadamia, szanowny panie syndyku, jest takie i takie postępowanie. Syndyk będzie do tych postępowań przystępował. No i ja uważam, i dużo osób, które specjalizują się w postępowaniu upadłościowym, twierdzi, że te sprawy o ustalenie powinny przebiegać normalnie, ale tak jak już Państwu dzisiaj powiedziałam, raczej w to nie wierzę i raczej wydaje się, że wszystkie będą zawieszane, chociaż naprawdę chciałabym się mylić. Natomiast te sprawy, które nie są jeszcze złożone, że ktoś jeszcze no, nie złożył pozwu i zainteresował się tym kredytem w związku z tą sytuacją związaną czy z restrukturyzacją, czy z upadłością, no to zostaje Państwu tylko roszczenie o ustalenie, tak? Już roszczeń o zapłatę nie ma, tak? Już nie mogą być konstruowane. Te, które już pojechały do sądów, no to one w takim kształcie zostają i to będzie kwestia właśnie, tak jak mówię, czy modyfikacji, czy dogadywania się z syndykiem, czy w ogóle wysłuchania jego postawy, co on uważa, tak, no bo jeżeli on przyjdzie i powie, że umowy są ważne i trzeba je wykonywać, no to też będzie to wymagało innego podejścia. Natomiast te wszystkie nowe pozwy praktycy postępowania upadłościowego jasno twierdzą, że tylko o ustalenie nieważności względnie ustalenie nieistnienia stosunku prawnego. Czy może się zdarzyć, że sądy będą masowo zobowiązywały powodów do informacji, o co się wnosi? Może tak być. Myślę, że może tak być. Myślę, że sądy też mogą badać, czy została zgłoszona wierzytelność. I na przykład, i to też jest bardzo ważna uwaga i o tym Państwo pamiętajcie. Ja sama miałam taki case z bankiem, że została zgłoszona wierzytelność w terminie, a przyszło pismo z sądu apelacyjnego, że syndyk napisał, że nie została zgłoszona wierzytelność i że on nie jest stroną tego procesu i w ogóle czego my nie chcemy, tak? Sprawa wygrana w pierwszej instancji, to kwestia getbacku i całej tej afery. No i my mieliśmy print screeny tego zgłoszenia wierzytelności, bo wtedy właśnie ten system też się wysypał i on w ogóle wtedy bardzo słabo działał i mieliśmy właśnie dowody, że my to wszystko pozgłaszaliśmy Wysoki Sądzie. To, że syndyk tego nie odnotował, no to też my nie możemy ponosić za to odpowiedzialności. Natomiast no, to nas de facto uratowało, no bo sąd stwierdził, no jest zgłoszone, tak, szanowny panie syndyku. No to, że pan no, nie widzi w systemie, no ale tu mają, ma powód, tak, jego pełnomocnicy potwierdzenia na tę okoliczność. Więc dla Państwa uwaga, warto robić print screeny tych poszczególnych, będą się Państwu poszczególne okienka po prostu wyświetlać, jak będziecie przez ten system przechodzić, że to robicie. I jak będziecie mieli powpisywane te wszystkie tematy do tych rubryk, też zrobić print screen, tak? To Państwa nie kosztuje, zajmie minutę, dwie, ale będziecie mieć dowód, no bo tak jak mówię, przez cały dzisiejszy webinar, system jest ułomny i to Państwo musicie dbać o swój interes. A z tą masową praktyką sądów może tak być, tak? No bo też sądy mogą z urzędu tak wskazać, że to roszczenie o zapłatę teraz nie ma racji bytu, jest nieuprawnione i co my z tym roszczeniem o zapłatę robimy. No i w tym zakresie trzeba po prostu będzie podejmować działania takie, żeby klient nie był obciążony kosztami po prostu procesu w tym zakresie. Ósme pytanie, bardzo smutne pytanie, ale bardzo, bardzo na miejscu. Skoro sądy z automatu będą zawieszać postępowania, czy to znaczy, że ustalenie nieważności kredytu, a co za tym idzie możliwość zaprzestania płacenia rat i wykreślenie hipoteki, będzie możliwe dopiero po całkowitym zakończeniu upadłości, czyli na przykład za 10 lat. No to jest scenariusz, którego ja się najbardziej obawiam i który niestety uważam za bardzo, bardzo prawdopodobny, no widząc ile trwa upadłość idea banku. Stąd też ten fragment mojej wypowiedzi o tym, czy płacić dalej, czy nie płacić. Tak? Ja Państwu nie powiem, nie zachęcam ani do jednego, ani do drugiego. Trzeba rozważyć. Natomiast no, też musicie Państwo mieć świadomość, że te pieniądze będą nie do odzyskania, a te sprawy przeciwko temu bankowi będą trwały latami. I też przez lata w tych sprawach, jeżeli sądy będą to zawieszały, nic się nie będzie działo, tak? Jeżeli syndyk na przykład nie stanie na stanowisku, że jak ktoś ma ustalenie nieważności umowy, no to procedujemy normalnie i kończymy te postępowania. Jeżeli syndyk będzie żądał zawieszenia, no to niestety możecie się Państwo liczyć nawet z 10-letnimi okresami, tak? No i kwestia, czy jest sens płacić, czy jest sens zaprzestać spłacania rat.
No na to pytanie każdy z Państwa musi sobie odpowiedzieć. A co, jak ma się wygraną w pierwszej instancji, bank składał apelację? No, zasady są te same, tak? Jeżeli będzie to zawieszenie, no to ono będzie też obowiązywało na etapie postępowania apelacyjnego, tak? To akurat już nie ma znaczenia, czy jesteście Państwo w pierwszej instancji, czy w drugiej, czekacie na rozprawę apelacyjną. Czy ta rozprawa ma być za tydzień, a wpłynie wniosek, albo sąd w ogóle ją odroczy i poprosi syndyka o zajęcie stanowiska, tak? No bo sąd z urzędu wie, że jest ogłoszona upadłość, tak? Będziecie Państwo niestety czekać, tak? Oby jak najkrócej. Czy zabezpieczenia pozostają w mocy? Też o tym mówiłam. Myślę, że tu będzie duża rozbieżność w orzecznictwie, tak samo jak było w przypadku zabezpieczeń w trakcie restrukturyzacji. W mojej ocenie powinny pozostać mocy, natomiast to też literalnie przepis mówi, że zabezpieczenia upadają. No i kwestia, czy te zabezpieczenia w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia rat kredytu to są takie klasyczne zabezpieczenia, czy one powinny być jednak rozumiane przez sądy inaczej. I tutaj niestety, chociażbym bardzo chciała, jednoznacznie odpowiedzi Państwu nie udzielę. Natomiast no, na pewno będziemy i stowarzyszenie też będzie o tym informować, tak? Co sądy z tym robią, tak? Czym skutkuje zaprzestanie spłacania rat kredytu? Czy coś się zmieniło w tej kwestii? No to też, tak jak Państwu mówiłam, można się liczyć z wypowiedzeniem umowy. Nie wiem, czy będą składane pozwy. W moje doświadczenie, nie mówię, że tak jest w każdej sprawie, natomiast moje doświadczenie, ci klienci z mojej kancelarii, którzy przestali płacić raty, pozwu nie dostali. Dostali wypowiedzenie umowy. I tak jakby no, ta relacja z bankiem jest zawieszona, no być może te pozwy są w sądach, a jeszcze nie zostały doręczone. Natomiast no, żaden klient tak jakby fizycznie, faktycznie pozwu z tytułu wypowiedzianej przez Getinnobil Bank umowy nie dostał. Nie wiem, co będzie robił syndyk w tym zakresie. No to się pewnie okaże w najbliższych miesiącach. Zaprzestanie spłat przy niespłaconym kapitale. No to jest sytuacja, ja bym powiedziała, no, do której raczej bym nie dopuszczała, tak? No też nie znam sytuacji, tak, finansowej, osobistej. Natomiast no, dla mnie mimo wszystko najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której ten kapitał jest spłacony i dopiero wtedy decydujemy się, żeby przestać spłacać raty kredytu. No, jeżeli ta umowa finalnie zostanie uznana za nieważną, no to zapewne syndyk będzie dochodził tej różnicy, tak, niewpłaconego kapitału. No i kwestia, jak będzie z odsetkami, czy syndyk będzie wzywał w tym zakresie do zapłaty, czy będzie pozew, czy będzie może polubownie próbował się z takim klientem porozumieć, natomiast no raczej na 90% tę różnicę będzie trzeba co do kapitału samego i przy założeniu nieważności umowy oddać. Czy przy zawieszonym postępowaniu syndyk może wytoczyć pozew kredytobiorcy, który nie spłaca rat? Oczywiście, że może. Niestety no syndyk będzie miał tu większe uprawnienia, tylko że no kwestia, jak wytłumaczy, tak, że postępowanie z powództwa klienta jest zawieszone, a postępowanie z jego powództwa miałoby nie być zawieszone. Natomiast no też, jeżeli będzie to argumentował tym, że dochodzi wierzytelności, aby zabezpieczyć masę upadłościową, no to niestety jest bardziej liberalne podejście w tym zakresie. Chociaż nie wydaje mi się, żeby mogło się toczyć takie postępowanie przy zawieszeniu postępowania ze strony kredytobiorcy i przy zarzucie nieważności tej umowy kredytu, no bo raczej sąd nie będzie w stanie orzec o zasadności roszczeń syndyka, jeżeli jest zarzut nieważności umowy kredytu, tak? No chyba, że będzie może połączy te sprawy, czy będzie ten zarzut rozpoznawał i stwierdzi to przesłankowo, tak? To też ciężko stwierdzić, jak dany sędzia do tego podejdzie. Czy oświadczenie o potrąceniu może być wystawione, podpisane przez wszystkich kredytobiorców na jednym piśmie? No może, tak? Natomiast każdy i tak musi to zgłosić osobno, tak? Tą wierzytelność. Możecie Państwo podpinać ten sam dokument, jak się podpiszecie na jednym, natomiast każdy osobno zgłasza, tak? Więc trzeba o tym pamiętać. O jakich odsetkach mowa, to nie wiem, jakie to, do którego pytania jest akurat mowa o tych odsetkach. Natomiast zakładam, że jeżeli przestajemy płacić kredyt i mamy tam niedopłatę do kapitału, no to są te same odsetki. Po pierwsze, odsetki karne, na przykład, jeżeli jest wypowiedziana umowa. Natomiast no, w sytuacji uznania nieważności tej umowy nie mówimy o odsetkach karnych, tylko powiedzmy o dopłacie do tego kapitału.
No i mówimy tutaj o odsetkach ustawowych za czas opóźnienia, czyli które wynoszą 12,25% w skali roku od tej kwoty brakującej do kapitału. No i kwestia terminu początkowego naliczania tych odsetek. Dobra. To zgłasza wierzytelność kancelaria, czy musimy to sami zrobić? No tak jak już mówiłam, różne kancelarie mają podejście, raczej kancelarie tego nie robią, raczej dają instrukcje, żeby klienci sami to robili, żeby też każdy tak jakby pod swoim tutaj profilem zaufanym to zgłaszał, bo to też pewnie będzie łatwe potem formalnie do wyszukiwania. Natomiast no, praktyka na pewno jest różna. To, co na pewno musicie Państwo tak jakby wywnioskować, że trzeba to zrobić, tak? W systemie trzeba podać kod upadłości. Tak, i tego kodu wczoraj jeszcze nie było, bo była tylko sygnatura tego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, ale nie było tego drugiego, który trzeba w system. Przyznam szczerze, że jeszcze tego dzisiaj nie sprawdzałam, bo tam jak macie to postępowanie, to obwieszczenie, to macie Państwo tam sygnaturę WA1M po slashu GU, po slashu 188, po slashu 2023, natomiast to musi być GUPC. I to ja Państwu napiszę po prostu w komentarzu albo dam jakiegoś posta na tutaj jest stronie Stop Bankowemu Bezprawiu na tym forum, żeby Państwo sobie ten kod wpisali, tak? Bo tu rzeczywiście nawet dzisiaj rano dzwonił klient i też tego jeszcze nie było. Natomiast to, co też Państwu powiedziałam, jest 30 dni, warto się wstrzymać do przyszłego tygodnia, żeby to wszystko tak jakby sobie przetrawić w głowie, żeby ten system może nabrał rozpędu i też zaczął działać, bo dzisiaj też klienci zgłaszali często, że po prostu on nie działa tak jak powinien albo nie wszystko się wyświetlało. Po jakim czasie syndyk ma ogłosić? No co do zasady 2 miesiące. Zobaczymy, ile to zajmie tutaj, no bo przy takiej skali wierzytelności ja nie wierzę, że to się uda w tak krótkim okresie. Chciałabym ponowić pytanie, czy pełnomocnik, może pełnomocnik zgłosić do tego systemu Państwa wierzytelność. No kwestia, jaką macie Państwo umowę z pełnomocnikiem, czy umowa obowiązuje, czy jakoś dodatkowo się Państwo, dodatkową umowę na tę okoliczność Państwo podpisujecie, tak? No kwestia tutaj ustalenia z pełnomocnikiem, ale raczej kancelarie z tego, co słyszałem, tak jakby do systemu nie zgłaszają za klientów. Tak, ale no też się za wszystkich nie chcę absolutnie wypowiadać. Czy w systemie mamy dołączać historię spłat, wyciągi z banku? Nie. Czy Excel? Historia spłat. Excel możecie dołączyć Państwo. Syndykowi będzie łatwiej to zweryfikować. To, tak jak mówię, to nie zaszkodzi. Natomiast na pewno trzeba dołączyć ten dokument z banku, zaświadczenie, dokument, który potwierdza te wpływy, tak? Excel to dodatkowo nie musi być, tak? Podejrzewam, że większość z Państwa tego Excela nawet nie będzie miała, czy nie wrzuci. Natomiast najważniejszy jest dokument z banku, Excel dodatkowo, żeby ułatwić pracę syndykowi. Jaka jest szansa na usunięcie mnie z BIK, kiedy wszedł syndyk? No, szansa na usunięcie z BIK-u, no, to materializuje się dopiero po zakończeniu upadłości zapewne, tak? Czyli po zakończeniu upadłości, uzyskaniu wyroku, że umowa jest nieważna. I dopiero wtedy z takim wyrokiem można zgłaszać do BIK-u, że ten wpis był niesłuszny, tak? Że bezpodstawnie została tam umieszczona ta zaległość i dopiero wtedy będzie ten BIK można, mówiąc kolokwialnie, wyczyścić. Natomiast no, ja niestety nastawiam się na długi proces upadłości, ale chciałabym się mylić. Tylko no, po prostu doświadczenie z DeaBankiem pokazuje, że to już jest 2 lata i końca nie widać. W Getinie co najmniej razy 2, tak? No chyba, że dostali się coś nadzwyczajnego i po prostu ktoś będzie chciał rozwiązać definitywnie ten problem kredytów frankowych z tego banku. Czy ludzie nie powinni wprost usłyszeć, że dopóki mają zapis banku w hipotece, to muszą te działania podjąć? No, wydaje mi się, że to wybrzmiało z mojej wypowiedzi, że w ogóle trzeba podjąć te działania, że tutaj nie można być biernym, że nikt nie będzie działał za nas, ani nic nie będzie działało z automatu, tak, w naszym interesie. I no, prawdą jest, że tak jakby wykreślenie hipoteki to już jest ukoronowanie tych wszystkich działań, tak, i tego pozytywnego rozstrzygnięcia sądu w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu. No i niestety bez podjęcia działań związanych z upadłością tego banku będzie bardzo trudno taką hipotekę
wykreślić, tak? No bo też no, nikt Państwu nie wykreśli hipoteki bez Państwa procesu ustalenia nieważności umowy. Wiem, że były pomysły, żeby robić procesy tylko o ustalenie treści księgi wieczystej, bez tego procesu ustalenie nieważności, żeby tam sąd ustalał po prostu nieważność niejako przesłankowo i w ten sposób ustalał treść księgi wieczystej. Nie wiem, czy jest jakiś wyrok w tym przedmiocie. Wydaje mi się, że żadnego wyroku nie ma, ale był pomysł, bo nawet gdzieś to komentowałam chyba na początku tego roku albo pod koniec ubiegłego roku. Natomiast no, sytuacja jest bez precedensu i też wymaga takich bezprecedensowych działań, tak? Co kliknie, no to się też okaże w przyszłości i to też, co Państwu powtarzam, na pewno nie jestem w stanie Państwu dać jednoznacznych odpowiedzi, jak to wszystko będzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy wyglądało. Proszę o informację, czy syndyk będzie wnosił zapłatę kapitału od kredytobiorcy, mimo że kapitał plus nadpłata zostały wpłacone. No jeżeli nie zgłosimy tej wierzytelności i nie zrobimy potrącenia razem ze zgłoszeniem, to jest bardzo ważne, no to syndyk na pewno będzie miał takie uprawnienie, jeżeli umowa zostanie uznana prawomocnie za nieważną za kilka lat, powiedzmy. Czy tak zrobi? Tego nie wiem. No to wie albo nawet jeszcze nie sam pan syndyk. Natomiast na pewno bezpiecznie jest zgłosić wierzytelność, potrącić, żeby nie być w takiej najgorszej sytuacji, bo najgorsza sytuacja, w jakiej państwo się możecie znaleźć, to sytuacja, w której pozywacie bank, macie nadpłatę, niestety nadpłaty nie odzyskujecie, wygrywacie proces po 10 latach, sąd mówi tak, ta umowa jest nieważna, nie zgłosiliście wierzytelności i potrącenia i syndyk mówi, proszę oddać kapitał, skoro umowa jest nieważna. Tak? To jest najgorsza sytuacja, w jakiej możecie się Państwo znaleźć. Już paradoksalnie lepiej byłoby zostać z tą umową w takim kształcie, w jakim ona jest. Stąd tak szybko był zorganizowany ten webinar, i stąd no, bardzo duży nacisk jest składiony na to zgłoszenie wierzytelności. Biorąc pod uwagę właśnie postanowienie sędziego Bednarczyka, czy jest sens próbować składać nowe wnioski? Czy te, które poszły na przykład tydzień temu, mają szansę? W sensie szczerze, ja uważam, że w ogóle wnioski o zabezpieczenie Gettinu składane po restrukturyzacji, a teraz już w ogóle po upadłości raczej szansy nie mają i taka też jest praktyka. Dostaliśmy ostatnio zabezpieczenie w Legnicy, w Warszawie raczej się nie dostaje, chyba że wniosek był złożony po prostu przed ogłoszeniem restrukturyzacji, bo te wnioski są trochę inaczej traktowane przez sądy. Natomiast też może w celu takiego wyjaśnienia, bo tu też wydaje mi się narosło bardzo dużo nieprawdziwych informacji. 15 czerwca tego roku, oprócz wyroku dotyczącego roszczeń banków o wynagrodzenie i zakorzystanie z kapitału i waloryzację, czyli w tej sprawie 520/21, był też wydany drugi wyrok w polskiej sprawie dotyczący zabezpieczeń. To była sygnatura bodajże C287/22 i tam stroną był Getin. I wielu z Państwa wydawało się i nadal się niestety wydaje, że tam Trybunał Sprawiedliwości no jasno wskazał, że przeciwko Getinowi te zabezpieczenia mogą być udzielane. Tylko problem polega na tym, że to pytanie do TSUE w tej sprawie o zabezpieczenia zostało zadane bodajże w maju 2022 roku. Restrukturyzacja została ogłoszona pod koniec września 2022 roku, czyli tak jakby pytanie prejudycjalne było przed, potem była restrukturyzacja i paradoksalnie TSUE w ogóle zabezpieczeniami w restrukturyzacji no i analogicznie przy upadłości się nie zajmował. Więc ten wyrok, jedyne co miał z Gettinem wspólnego, to to, że tam stroną był Getin. Natomiast wielu z Państwa, bo też klienci do nas pisali, tak, że no, tu TSUE powiedział, że w przypadku Getinu można nie płacić rat, że sądy powinny zwalniać. No, TSUE nie do końca tak powiedział. Prawda jest taka, że w tym wyroku akurat TSUE to nie powiedział niczego nowego, czego byśmy nie wiedzieli przed tym wyrokiem, tak? No bo jeżeli tam zabezpieczenie celu postępowania i tak dalej, to są bardzo ogólne słowa, które w mojej ocenie niczego nie wniosły, chociaż no polscy sędziowie wydaje mi się przychylniejszym okiem patrzą na te wnioski o zabezpieczenie, nawet właśnie sądy, które dotychczas nie dawały tych zabezpieczeń. Natomiast no, tam TSUE nie wypowiadał się w sprawie zabezpieczeń w restrukturyzacji analogicznie upadłości. Te pytania są w TSUE,
nie wiadomo, kiedy będzie na to odpowiedź, tak? Tam między innymi Sąd Okręgowy w Koszalinie zadał te pytania. Więc też, żebyście Państwo mieli no, taką rzetelną informację, tak? Że tak jakby TSUE nie mówił o tym, że jak jest restrukturyzacja czy upadłość Getinu, to polskie sądy powinny działać, dawać te zabezpieczenia. Właśnie no niestety raczej nie dają, tak? Bo odnoszą się do tej wykładni literalnej. Dobra. Natomiast, no, wiecie Państwo, no, wniosek złożyć, tak? Tylko też tak jakby wniosek oparty o te same podstawy, okoliczności faktyczne można zgłosić tylko raz. I też tak jakby wyrok TSUE nie jest okolicznością faktyczną, tylko prawną. Więc to też sędziowie też mogą podejść do tego i podchodzą, tak? Że TSUE tak jakby niczego nie zmienił w tym zakresie. Jak Państwo widzą kwestię potrącenia w sytuacji, gdy część wierzytelności jest w CHF-ach? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jest niestety teoria, że nie można potrącać wierzytelności, które są w różnych walutach, czyli jak bank nam wypłacił Getin w złotówkach, a my spłacaliśmy w złotówkach i we frankach, no to tych franków z tymi złotówkami potrącić nie możemy, tak? I taka jest teoria dość, że tak powiem, mocno osadzona w doktrynie, w orzecznictwie. Natomiast my przy klientach, którym robiliśmy te wezwania, świadczenia o potrąceniu, jak już ten wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony, czyli tam w okolicach majówki, no to w wezwaniu wskazywaliśmy te franki i potem byliśmy w stanie sobie przeliczyć te franki na złotówki po kursie średnim franka szwajcarskiego z tabeli A Narodowego Banku Polskiego z dnia wymagalności tego roszczenia, czyli jeżeli tam wskazywaliśmy powiedzmy 7 dni na zapłatę bankowi, no to z 8 dnia braliśmy ten kurs i sprowadzaliśmy wszystko do jednego mianownika pod tytułem waluta złoty polski i wtedy mogliśmy potrącać, tak? Jak to w praktyce zostanie ocenione, pokaże przyszłość. Natomiast jeżeli Państwo jesteście w takiej sytuacji, że nic nie robiliście i teraz będziecie zgłaszać do systemu, no to też jest tak jakby moje doświadczenie, ale to też jest na czuja, tak? Bo to też z niczego nam nie będzie wynikało. Ale ja, jeżeli miałabym to robić, no mamy powiedzmy dzisiaj byśmy to robili, 21 lipca, to brałabym kurs średni Narodowego Banku Polskiego z tabeli A z dnia dzisiejszego i te franki, które wpłacałam na poczet rat, przeliczyłabym po tym kursie na walutę złoty polski, dodała raty płacone na samym początku w walucie złoty polski i to bym przedstawiła do potrącenia. Czyli wzięłabym, jeżeli nie podejmowałam żadnych działań, no to wzięłabym po prostu ten kurs z dnia zgłoszenia wierzytelności, żeby dokonać przeliczenia, no bo niewątpliwie dokonać przeliczenia trzeba. I tutaj znowu odwołujemy się do tych dokumentów, które załączamy. Można dołączyć dokument, tak, do syndyka, że płaciliśmy tyle we frankach, tyle w złotówkach, franki przeliczyliśmy na złotówki, po kursie z dnia zgłoszenia wierzytelności w tabeli A NBP wynosił on tyle i tyle i to syndykowi pokazać, tak? Natomiast jak to zostanie ocenione, no przyszłość pokaże, natomiast skądś musimy to wziąć. Też jest jakimś rozwiązaniem przeliczenie tych poszczególnych rat po kursie średnim NBP z dnia płatności każdej raty, tak? To też jest jakieś rozwiązanie, natomiast no tutaj jednolitej praktyki na pewno nie ma i ona będzie tworzona na kanwie niestety upadłości Getin Nobel Bank. Czy do wierzytelności trzeba podpiąć również umowę kredytową i aneksy do niej? Jak najbardziej, umowę, aneksy, trzeba wszystko podpiąć w dobrej jakości też, pamiętajcie Państwo o tym. Syndyk to też człowiek i trzeba wszystkim ułatwiać pracę, bo no finalnie jak my będziemy komuś ułatwiać pracę, no to ktoś będzie miał może tak już czysto ludzko, tak? Więcej przestrzeni, chęci, żeby tym się zająć i zrobić to tak, jak należy, tak? Nie będzie Państwa wzywał do jakichś braków formalnych, bo powie, a umowa jest nieczytelna, czy dokumenty są nieczytelne, więc też zadbajcie Państwo o to, żeby to wszystko miało dobrą jakość. Jeżeli jeden kredytobiorca płacił przez pewien czas, a potem płaciłam i płacę sama, to jako, no każdy de facto tyle, ile wpłacił, tak? Natomiast można znowu podpiąć dokument, że sumarycznie zostało wpłacone tyle, tyle zapłaciłam ja, tyle zapłacił drugi kredytobiorca, ja zgłaszam swoją wierzytelność, bo mam tyle, a ten drugi kredytobiorca zgłosił równolegle swoją wierzytelność, bo płacił przez tam krótszy okres czasu i jemu przysługuje tyle, tak? To też tak jakby musicie Państwo to rozpisać, tak jak są takie nietypowe sytuacje, no bo wtedy temu syndykowi też łatwiej będzie to wszystko zebrać w całość i to ocenić, tak, że to wszystko się zgadza, ma ręce i nogi, tak, a
Zresztą, tak jak powiedziałam przed chwilą, trzeba mu w tym zakresie pracę ułatwić, tym bardziej, że tych wierzytelności będzie naprawdę cała masa. Czyli jeżeli przegraliśmy z bankiem w pierwszej instancji, mamy wyrok sądu, to również ten wyrok tak też dołączyć. No, wyrok sądu pierwszej instancji, jeżeli skutecznie złożyliśmy wniosek o uzasadnienie w terminie, nie ma żadnej mocy prawnej, tak? Tego wyroku de facto w takim obrocie prawnym nie ma, bo nie ma żadnej mocy, nie może być wykonany, nie może być egzekwowany, tak? Więc ten wyrok trzeba dołączyć, żeby też syndyk widział, na jakim etapie jest ta państwa sprawa, to postępowanie, więc trzeba to dołączyć. Natomiast no też można gdzieś w tych dokumentach dopisać, tak? Że nie ma uzasadnienia, oczekujemy, czy jak jest uzasadnienie, no to jesteśmy w terminie na złożenie apelacji, tak? Czy należy wezwać syndyka do zapłaty? Jeżeli pomimo sprawy w sądzie nie było skutecznego wezwania, wezwanie warunkuje skuteczność oświadczenia o potrąceniu. No to tutaj to, co mówiłam, z momentem ogłoszenia upadłości, czyli z dniem wczorajszym, te państwa roszczenia się uwymagalniły, czyli w tym przypadku już to wezwanie nie jest konieczne, tak? Klienci, którzy wzywali wcześniej Getin, tak, czyli ci, którzy zajęli się tą sprawą wcześniej, rzeczywiście wzywali i potem wysyłali oświadczenie o potrąceniu. Tutaj, jeżeli nic nie robiliśmy, no to z dniem wczorajszym ten termin wymagalności nam się niejako z urzędu, z ustawy pojawił, tak? Mam wyrok prawomocny i klauzulę wykonalności, a hipoteka jeszcze nie wykreślona. Rozumiem, że no to kwestia, czy bank wydał list mazalny, czyli zgodę na wykreślenie hipoteki. Rozumiem, że zapewne nie wydał, więc trzeba się zgłosić do syndyka. I no, ja osobiście uważam, że w tym przypadku syndyk żadnych problemów robić nie powinien, tak? Jeżeli jest prawomocny wyrok ustalający w sentencji, uwaga, nieważność umowy kredytu. No, kwestia, jak ten wyrok wygląda, tak? Natomiast no, do syndyka. Teraz już wszystko kierujecie Państwo do syndyka. I to już chyba są wszystkie pytania. Ja przepraszam, że czasami mogłam tak za szybko mówić, bo ja jak się po prostu wkręcę w jakiś temat, to mówię bardzo szybko. Natomiast no mam nadzieję, że tutaj te najważniejsze pytania i te kwestie, które są na ten moment takie no, kluczowe, wyjaśniłam Państwu. Tak jak też powtarzałam, no, to nie jest stuprocentowa odpowiedź na wszystkie możliwe sytuacje i wszystkie możliwe pytania. One na pewno przez najbliższe miesiące będą jeszcze padały. Myślę, że i stowarzyszenie, i my, i inni prawnicy będą starali się na te pytania po prostu odpowiadać i jakoś Państwu pomagać, natomiast też mój apel, musimy być dla siebie Państwu w tym przypadku akurat wyrozumiali, no bo to, co powtarzałam dzisiaj, upadłość tak dużego banku w sytuacji, kiedy są aktywne kredyty, bo w idea banku sytuacja była troszeczkę inna, bo tam klienci wpłacali pieniądze i tych pieniędzy nie odzyskiwali, ale powiedzmy mieliśmy gdzieś tam zamknięty etap, tak, że nie naliczane były odsetki, nikt nie wpłacał w międzyczasie jakichś pieniędzy, tak, czyli jak była ogłoszona upadłość, no, czy najpierw restrukturyzacja pod koniec 2020 roku, no to te kwoty, to wszystko było zamknięte. Natomiast no, w przypadku Getinu, no to jest sytuacja pierwsza, jeżeli chodzi o Polskę, no i tu też nawet praktycy prawa upadłościowego nie zawsze znają odpowiedzi i to też będzie pewnie wszystko tworzone, ta praktyka, to doświadczenie właśnie na kanwie tej sprawy Getin Noble Bank. Natomiast to, co Państwo musicie zapamiętać koniecznie z tego webinaru, nie możecie być bierni, musicie podjąć działania i nie możecie czekać na ostatnią chwilę. Nie mówię, żeby to robić już dzisiaj czy w weekend, tylko lepiej poczekać do przyszłego tygodnia. Też pewnie kancelarie, które Państwa reprezentują, będą wysyłały jakieś instruktaże do klientów, którzy, akurat moich klientów, którzy nas oglądają, my też w poniedziałek będziemy wysyłać instruktaż do tego zgłoszenia, więc się Państwo jeszcze wstrzymajcie. Natomiast na pewno nie czekajcie na koniec tego 30-dniowego terminu, bo podejrzewam, że system się wykrzaczy. No i też kwestia właśnie, jak Państwo tego nie zdążycie zrobić, no to też nie jest tak, że już jest koniec, bo będzie można to zgłosić, ale będzie to kosztowało pieniądze, ponad 1000 zł. No i też Państwo tak jakby nie będziecie się mogli odwołać i zaskarżyć tych decyzji, które zostaną podjęte do momentu właśnie zgłoszenia przez Państwa wówczas wierzytelności, no bo to jakby już Państwu przepadnie, tak? Czyli będziecie musieli zaakceptować ten stan tego postępowania upadłościowego taki, jaki on jest. Więc nie warto czekać na ostatnią chwilę i warto się tym już
teraz zainteresować. Także serdecznie Państwu dziękuję. Życzę mimo wszystko spokojnego weekendu. I tak jak mówię, dbajcie Państwo o swój interes, bo akurat Państwo jako kredytobiorcy z Getin Noble Bank jesteście w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, nie bez wyjścia, ale no takiej bardzo wymagającej i tak jakby musicie podjąć szereg działań, żeby ten Państwa interes był należycie zabezpieczony. Także dziękuję Państwu serdecznie. Jak będą jakieś pytania, to pewnie na forum będziemy odpisywać i ja tak jak obiecałam, postaram się te print screen z tego systemu wstawić, żebyście Państwo wiedzieli, co gdzie kliknąć, żeby tę wierzytelność zgłosić. Także dziękuję uprzejmie, życzę udanego i mimo wszystko spokojnego weekendu i do zobaczenia.